Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o uchu prezesa Kaczyńskiego w naszych telefonach. To nie żart. Taki ucho, no oczywiście nie prezesa, ale to jest najlepszy sposób, żeby pokazać absurd tego, co chce nam zrobić rząd PiS. Otóż chcą oni nałożyć obowiązek, aby każdy nowy smartfon miał dwie aplikacje, których autorami, których właścicielami, których zarządzającymi jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To dziś chodzi o regionalny system ostrzegania, tak zwane RSO, i Alarm 112, które dobrowolnie dziś zainstalowało odpowiednio 100 tysięcy i 10 tysięcy osób. Ustawa nie precyzuje, czym miałoby być takie, kto miałby być tym, który będzie to instalował, kto się ukrywa pod nazwą dystrybutora dla ustawodawcy. W teorii ma to być po prostu system ostrzegania. Dlaczego to jest niebezpieczne? Wszyscy Państwo słyszeliście o systemie Pegasus. To jest system, który powodował możliwość inwigilacji totalnej osoby, która ma smartfona. Totalnej inwigilacji dlatego, że nie chodziło tylko i wyłącznie o podsłuchiwanie rozmów i czytanie wiadomości, ale również dawało to dostęp do wszystkich komunikatorów darmowych, szyfrowanych, a także do poczty e-mailowej, kalendarza, zdjęć. To była po prostu i jest broń totalnej inwigilacji. Pegasus wciąż jest na wyposażeniu rządu PiS. Wbrew obiegowym opiniom, rząd PiS nie utracił dostępu do Pegasusa. Został, krótko mówiąc, bardzo mocno opieprzony przez sprzedającego, udzielającego licencji. W tej chwili, z tego co ustaliłem z Tomkiem Szwejgiertem, posiadają około 50 licencji na policyjne Pegasusy, takie w wąskim zakresie, i 3, które pozwalają penetrować telefony bez żadnych ograniczeń. Co jaki to ma związek z tymi dwoma aplikacjami? Takie aplikacje będą wrotami, przez które programy szpiegowskie, którymi dysponuje rząd PiS, będą mogły wchodzić do systemu użytkownika. Teraz, kiedy oni kupili ten program, były 2 licencje Pegasusa. Bardzo droga licencja Pegasusa, którą można było wejść w każdy telefon, niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie i otworzy wrota, czy też nie. Dla tych, którzy, powiedzmy sobie, którzy byli mniej jakoś ceni, im się po prostu wysyłało różne takie pułapki, licząc na to, że klikną w linka, pobiorą plik. W ten sposób po prostu atakowano telefony. Wyrażenie obowiązku instalacji takiego czegoś na telefonie po prostu daje MSWIA dostęp do każdego telefonu użytkownika. Jest to po prostu niedopuszczalna ingerencja. Rząd PiS zaczyna tutaj zachowywać się tak jak rząd Republiki Chińskiej, państwa totalitarnego. Oni tam wprowadzili taki kredyt społeczny, czyli ograniczają dostęp do usług, także do pieniędzy ludziom, ich prywatnych, zarobionych, w zależności od tego, jak się ludzie zachowują. Jeżeli pojawiasz się w miejscu, w którym władza nie chciała, żebyś się pojawił, to dostajesz punkty ujemne. Jeżeli masz tych punktów ujemnych bardzo dużo, to na przykład nie możesz podróżować pociągiem albo samolotem. Jeżeli masz ich jeszcze więcej, to na przykład nie dostajesz kredytu. To jest właśnie taki system zarządzania społeczeństwem praktykowany w Chinach. Czy to się tak nazywa, że to jest taki niewinny program? Jeszcze Maciej Wąsik zaczął podkreślać na Twitterze, czyli wiceszef bezpieki PiS-u, że to są programy przygotowane jeszcze i zrobione za rządów Platformy. Drodzy Państwo, to nie ma znaczenia. To, że program dziś jest niegroźny, to nie oznacza, że jakiś kolejny update jego nie będzie już groźny. Nie można ludziom nakazać instalowania oprogramowania w swoich telefonach. Jest to po prostu coś tak obrzydliwego, że aż wstrząsa. To był między innymi jeden z powodów, dla których, bo ludzie to rozumieją, dla których kompletnym fiaskiem zakończyła się akcja tak zwanych aplikacji covidowych, czyli takich, które miały ludzi ostrzegać przed kontaktem z innymi osobami zarażonymi. Ludzie nie mają zaufania do tego typu oprogramowań i trudno im się dziwić. Generalnie, drodzy Państwo, władza PiS jest władzą totalitarną, która chce nam zaglądać do każdego aspektu naszego życia. Nie wolno na to dopuścić, nie wolno tego dopuścić, nie wolno zgadzać się na to, aby żeby nas do tego stopnia inwigilowano. Nie wspominając już nawet, drodzy Państwo, o szpiegowaniu, to jeszcze nawet gromadzenie nawet metadanych, czyli takich danych anonimizowanych, ale one również to dają gigantyczną wartość, wartość także polityczną. W 2000, kiedy były wybory w Stanach Zjednoczonych i Donald Trump wygrał te wybory, wygrał kampanię w 2016 roku, to wygrał ją właśnie dzięki reklamie, która była targetowana do bardzo konkretnych osób. To było wszystko możliwe dzięki metadanym przekazanym do organizatorów kampanii, do twórców kampanii Trumpa właśnie przez Facebook. Zresztą w ten sam sposób udało się przekonać do Brexitu, do opuszczenia Unii Europejskiej Brytyjczyków. I tego typu wpuszczenie do telefonów, nakazanie, aby każdy nowy telefon, całe szczęście ta ustawa w ogóle jest dziurawa, strasznie, natomiast pokazuje bardzo niebezpieczny kierunek, do którego będzie dążyć władza pisowska. Całe szczęście, w mojej ocenie to są już ostatnie miesiące, ostatnie podrygi zdychającej już hydry. Niestety, wspominałem o tym wiele razy z Tomkiem Szwejgiertem, wyłączenie, jakby powiedzieć, wykluczenie PiS-u z naszego życia będzie temu towarzyszyły ogromne problemy gospodarcze. Natomiast nie można przechodzić wokół takich pomysłów do porządku dziennego. Trzeba to po prostu zrównać z przysłowiową ziemią. Rządy PiS to jest nie tylko maksymalna inwigilacja. To są nie tylko branie billingów telefonicznych, analizowanie połączeń. To jest też kradzież danych lokalizacyjnych, gdzie się kto znajduje. Tego typu informacje, przede wszystkim odnośnie lokalizacji, które by kradły tego typu programy, one są bezcenne, mają bezcenną wartość, zarówno dla firm, jak i dla polityków, dla partii politycznych. To są dane, którymi można wpływać i monitorować kampanię wyborczą. Można też dzięki takim informacjom lepiej kalibrować wydatki na reklamy. To są po prostu bezcenne dane. I tworzenie obowiązku raportowania czegoś takiego to jest po prostu rażące naruszenie prywatności z jednej strony, ale z drugiej jest to stworzenie gigantycznego narzędzia, który może sprawić, że ktoś sprawujący władzę nie będzie w stanie, nie chcąc jej oddać, nie będzie musiał jej oddawać, ponieważ będzie w stanie zarządzać tak tłumami. Tu mamy do czynienia z czymś bardzo potwornym. Jest taka książka, która została wydana w Polsce pod tytułem Broń matematycznej zagłady. To jest dosłowne tłumaczenie angielskiego tytułu i one tam są właśnie opisane, w jaki sposób matematyka decyduje o tym, czy dziś na przykład dostaniemy pracę lub kredyt. Nam się wydaje, że to jest jakaś tam ocena naszych indywidualnych preferencji i cech charakteru. Nie, szanowni państwo, to są arkusze kalkulacyjne, gdzie wpadają nasze dane i może się na przykład okazać, że fakt, iż urodziliśmy się w niewłaściwej dzielnicy, w niewłaściwym mieście powoduje, że nie dostaniemy kredytu albo pracy, ponieważ statystycznie będzie wyglądało, że ludzie z tej części miasta po prostu częściej na przykład wchodzą w konflikt z prawem. Na przykład, podaję tutaj jakieś takie przykłady, to jest osobny temat. Nie wolno zezwalać rządowi na instalowanie aplikacji szpiegujących. Kaczyński, Kamiński, Wąsik, oni chcą po prostu zbierać dane z naszych telefonów. Chcą mieć to ucho prezesa tytułowe. Ucho prezesa to był serial Roberta Górskiego pokazującego takiego dość nawet sympatycznego satrapę, ale jednak satrapę. To ucho prezesa, które nam próbują teraz zainstalować w telefonach, drodzy państwo, z sympatycznym starszym panem nie ma nic wspólnego. To jest po prostu obrzydliwa inwigilacja, której celem jest zdobywanie wiedzy na temat Polaków i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych i w celach manipulacji politycznych, a być może także w celach inwigilacji, dlatego że tego typu aplikacje będą stanowiły jakiegoś rodzaju, swoistego rodzaju wrota, które będą mogły otwierać przejścia na przykład programom szpiegującym. Dlatego na przykład taki chociażby Pegasus wchodził do telefonów przez darmowe komunikatory typu WhatsApp, typu Signal, które teoretycznie mają chronić prywatność, a faktycznie narażają swoich użytkowników na właśnie prześwietlenie Pegasusa. Szanowni państwo, jeżeli wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnienie go jak najszerzej, bo ludzie powinni wiedzieć o tym, że rząd PiS chce zainstalować im dwie obowiązkowe szpiegujące ich aplikacje w każdym smartfonie. A oprócz tego zapraszam na portal 224.pl, który tworzymy dla was. Tam jest taka specjalna lista ponad 760 afer PiS-u, a wam polecam historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem autorem i wydawcą. W tym numerze jak Józef Piłsudski zniszczył sądy. To jest taki mój tekst, w którym specjalnie dla was opisałem coś, co spróbował ściągnąć i wdrożyć w Polsce i w części mu się udało, Jarosław Kaczyński. I tu jest napisane, do czego to doprowadziło. Przejęcie przez Piłsudskiego kontroli nad sądami od 1928 roku, 2 lata po zamachu majowym 1926 roku doprowadziło do tego, że w 1930 roku zaczęto wsadzać na poważnie do więzienia czołowych opozycjonistów, aby władzy, ówczesnej władzy sanacyjnej nic nie przeszkadzało. A w konsekwencji w ciągu 9 lat rządy sanacji doprowadziły do wzięcia udziału przez Polskę w II wojnie światowej i likwidacji państwa polskiego na 60 lat. Wyciągajmy wnioski. Oprócz tego, drodzy państwo, cywilizacyjny szok Sowietów w tym numerze o tym, że Sowieci, którzy wpadli do Polski w 1939 roku, to była po prostu barbaria i to mimo tego, że wschodnia część Polski była wówczas dużo uboższa niż ta część zachodnia, no to było to i tak za dużo. To zdarzało się, że ginęli dozorcy, którzy byli brani za bogaczy, ponieważ mieli garnitury, buty i zegarki. To wystarczało, żeby ich czerwonoarmiści mordowali, ponieważ mieli polecenie zabijać panów, aby Polacy się dowiedzieli, kto tu rządzi. Szanowni państwo, historia na weekend, a państwu mówię do zobaczenia.